Marek Mateja na 2 tygodnie ponad przed występem na gali w Wieliczce, gdzie będziesz boksował z Michałem Ludwiczakiem. Dosyć długa przerwa od twojej kwietniowej walki. Może na początek zacznijmy od tego, co w tym czasie się z tobą działo. Ja w tym czasie jednak cały czas trenowałem, bo tam pojawiały się różne daty następnej mojej walki. No, niestety nie doszło do żadnych z tych dat do realizacji, a pojawiła się tutaj okazja zaboksowania, więc boksuję tutaj w Wieliczce. Czego spodziewasz się po Ludwiczaku podczas tej gali? Myślę, że będzie dobrze przygotowany i damy dobrą walkę. Taki ambitny chłopak, tam potrafi boksować, ale trzeba wejść i zrobić swoje. Nastawiasz się, że to będzie dla ciebie jakieś większe wyzwanie, bo znasz go ze sparingów, także miałeś okazję zapoznać się z jego boksem. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze przygotowany i że damy dobrą walkę, aczkolwiek to, co wyjdzie w ringu, to zobaczymy. Ostatnio miałeś okazję sparować m.in. z Darkiem Sękiem. Zastanawiam się, jak się czułeś w sparingu z nim, bo gdzieś Darka zalicza się do tej ścisłej czołówki, tej polskiej wagi półciężkiej. Fajnie, bo miałem okazję posparować z zawodnikiem z czołówki i z Mańkutem, których mam bardzo mało, taki sparing partnerów i wysoki, więc bardzo te sparingi też na pewno pójdą na plus. Tak też pytam pod tym kątem, bo kiedy mówiło się o występach Darka Sęka na galach Polsat Boxing Night, szukało mu się Polaków do walki, to gdzieś tych rywali nie było widać. I gdzieś zastanawiam się, czy za kilka miesięcy Marek Mateja nie będzie dla Darka Sęka dobrym rywalem. Czy gdzieś jeszcze kilka walk przed takimi pojedynkami chciałbyś stoczyć? Na pewno chciałbym też stoczyć jakieś parę walk przed takim, bo nie mam doświadczenia na przeboksowaniu 8 czy 10 rund, dlatego nie wiem, jak będę się w tych późniejszych rundach zachowywał, więc takiego na pewno doświadczenia potrzebuję, a kto wie, może i kiedyś dojdzie do naszej walki z Darkiem. Rozmawiałeś z promotorami, jaki jest ogólnie plan na ciebie na te najbliższe miesiące, już zakładając, że ta walka z Michałem Ludwiczakiem pójdzie po twoje myśli? No później jeszcze mamy jakąś galę pod koniec roku, więc tam też wystąpię i zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. No, na razie się koncentruję najbardziej na Wieliczce. Później wiem, że jest jakaś gala pod koniec roku, ale to będę rozmawiał już w Wieliczce po swojej walce, co będziemy dalej robić. Ty jesteś na takim etapie kariery, że lubisz, jak masz takie kilka miesięcy przerwy, kiedy możesz spokojnie sobie na sali popracować nad jakimiś tam niedociągnięciami, czy jednak wolisz, jak gdzieś co miesiąc, co 2 miesiące, co półtora jest jakaś walka? Lubię i dużo startować i też wiem, że czasami trzeba ten chwilę poświęcić na poprawianie błędów, ale żeby to ta chwila nie trwała zbyt długo i żeby nie było zbyt często takich przerw. No w tym roku wydawało się, że te twoje występy były dobre. 2 razy wygrywałeś przed czasem i potem taka przerwa gdzieś cię wybiła trochę z rytmu, czy jakby cały czas wiedziałeś, nad czym pracujesz? Cały czas wiedziałem, nad czym pracuję i myślę, że nie wybije mnie to z rytmu. Trzeba być na to przygotowanym, trzeba wszystko sobie w głowie poukładać, że wchodzimy do walki i nieważne, czy się miało tam pół roku przerwy, czy boksowało się miesiąc wcześniej, trzeba wyjść i zrobić swoje. Czego powinni spodziewać się kibice po twojej walce z Michałem Ludwiczakiem? Myślę, że dobrego pojedynku i mojego charakterystycznego boksu, czyli ataku. Okay, dzięki, pozdrawiam.